No piłkę teraz włącza się pierwszą linię, jego podanie i już mamy pierwszą bramkę w tym meczu. A cieszy się Daniel Gołębiewski, ale tę akcję wyreżyserował Łukasz Piątek. Tak, Łukasz Piątek z Teodorczykiem świetnie zagrali. Widzimy, że Gołębiewski popatrzył, gdzie jest Buchalik wewnętrzną częścią stopy. Jeszcze raz właśnie tutaj Piątek, Teodorczyk. Idealne zagranie Piątka do Gołębiewskiego i to, co powiedziałem, Buchalik już leżał, tutaj nie zdążył Krzysztof Bąk. Dośrodkowanie jednak prawą nogą i bramka! Zaskoczenie, zaskoczony chyba najbardziej Pawełek Wiśniewski, nie wrzucał piłki, a uderzał w ten bliższy róg i w 12 minucie jest 1-1. Tak, kompletnie widzimy po twarzy Mariusza Pawełka, nie spodziewał się tego uderzenia, no, trudno się nie spodziewać, skoro naprawdę było blisko bramki. Zobaczmy jeszcze raz to uderzenie. Za późno zareagował Brzyski. Szansa teraz jeszcze na uderzenie, kapitalny strzał i mamy bramkę, uderzał teraz Szołek, to jest jego trafienie. Niesamowicie ten mecz nam się układa. Ależ teraz sytuacja i też wydaje mi się, chcemy to zobaczyć, czy tam nie było faulu. Czekamy na powtórki. Ale co najważniejsze, właśnie w tym momencie tutaj odskakujący do tyłu Kokoszka. On zgarnął tą piłkę, uderzył. Nie, tu nie ma mowy o... Pazio, ale strzał! Naprawdę fajnie to zrobił. Zrobił się znowu taki korytarz, tylko nie w tej strefie bocznej, gdzie to on zawsze powinien funkcjonować. Na bramkę z tej odległości Brzyski! Poprzeczka! Ależ kapitalne uderzenie. Jeszcze raz strzał Brzyskiego. No i tutaj mimo... Ale była tylko poprzeczka. Matura za Traore. Mięciutko tę piłkę wrzuca. Tam Pawełek w tym ogromnym tłoku jeszcze uderza Wiśniewski, nie traci piłkę. Szansa na kontratak dla gości. Rozpędza się w Szołek. Po lewej stronie jest Tomasz Brzyski. Mięciutkie wrzucenie. Pięknie. Piłki, ależ tę piłkę doskonale wrzucił do kogo? Do defensywnego pomocnika, do Piątka, który kapitalnie wszedł w pierwszą linię. No bo właśnie, bo Piątek to jest taki zawodnik, który gra box to box, jak się często popularnie właśnie mówi, ty lubisz to powiedzenie. Właśnie, on nie trzeba. Kiełb. Uderzenie i będzie bramka, nie słupek. Ta piłka podbita jeszcze rykoszetem odbiła się od obrońcy Lechii Gdańsk, no i przelobowała Buchalika, który był absolutnie bez szans. Pomoże Sebastiana Madery, ale to był błąd Madery, bo to on widział Kiełba. Doskonałe zagranie do Traore! Strzał zablokowany, jeszcze jest Grzelczak, jeszcze będzie Resiak! Uderza Traore! Nie ma bramki, nieprawdopodobne, ale jeszcze jest szansa dla Lechii, wycofana piłka. Aira Petian i Pawełek w końcu broni. No tego nie wykorzystali lechiści, nieprawdopodobne. Co tam się działo? Tam naprawdę zabrakło zimnej takiej analizy tego, co się dzieje. Tu Baszczyński trafił mu przez Traore. Bardzo dobre uderzenie Grzelczaka. Wybicie przed siebie Pawełka, tu dogrywał. Mateusz Machaj teraz znacznie lepiej, dobrze też interweniuje Pawełek. I no szansa i na to, żeby zabić już szansę Lechii Gdańsk, zaryzykował Buchalik i chyba źle zrobił Jacek Kieł. Tak jest, to już jest koniec. Polonia Warszawa strzela na 3-1, rzucili wszystkie siły do ataku lechiści i zostali za to skarceni. Błąd popełnił Buchalik, niepotrzebnie wychodził z bramki. On ułatwił tak naprawdę Jackowi Kiełbowi. To jest decyzja w ułamku sekundy, ale tam był Pietrowski, to on powinien walczyć w grze jeden na jeden z Kiełbem. Jeszcze raz zobaczmy, kto zagrywał piłkę do, chyba to Wszołek. Podawał do Kiełba, zimna krew też nad Pietrowskim.